rawodnika, ataki na ludzi. Witam serdecznie, moi drodzy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jaką władzę ma zło w tym świecie, oszukując nas. Wszystko, czego się nauczyliśmy w tej rzeczywistości, było kłamstwem. Oni zmienili naszą historię, ukradli nasze oryginalne języki, poddawali nas przez wiele wieków niewolniczemu programowaniu. Największą pułapką jest myślenie, że oni nie istnieją. Ludzie powinni wiedzieć, że wśród nas istnieje niewyobrażalne zło. W przeciwnym przypadku ono będzie nas wykorzystywać, aby służyć złym planom. To, czego teraz doświadczamy na świecie, jest bezprecedensową duchową wojną. Jest to ostatnia duchowa bitwa o duszę ludzkości. W tej chwili doświadczamy procesu odrodzenia świadomości i może on być niezwykle surrealistyczny. Sfabrykowane oszustwa rozdzierają ludzi na kawałki, stosując taktykę dziel i rządź. Aby zachować zdrowy rozsądek, trzeba wyraźnie dostrzegać, w jaki sposób następuje celowe uzbrajanie ludzi przeciwko sobie. Taką narrację tworzą czarni magowie, którzy bazują na satanizmie, i możemy zobaczyć, jak oni się manifestują, kiedy wychodzą dziś z każdego ciemnego zakątka. Antychryst wyciąga obecnie cały zestaw swoich sztuczek, każdy posiadany zasób, aby zaatakować ludzi poszukujących prawdy, aby ich podzielić i osłabić. Jest to aktywna kampania dyskredytowania i atakowania każdego, kto mówi prawdę. Kontynuujcie wasze wykonywanie tego, co jest zgodne z waszą wewnętrzną prawdą. Poczujcie swoje serce. Prawda jest na naszej planecie atakowana na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego ważne jest, aby się wspierać, aby wiedzieć, że nie jesteśmy szalonymi teoretykami teorii spiskowych. Szukamy prawdy i opowiadamy się za ludzką wolnością. Wokół nas zawalają się struktury i jest mnóstwo ludzi, którzy wymykają się spod kontroli, ponieważ odczuwają głęboki ból i zamieszanie. Ta sytuacja będzie się zaostrzać. Musimy znaleźć punkt oparcia, stanąć twardo na gruncie i wiedzieć, w jaki sposób neutralizować niebezpieczeństwo. Mądrość polega na tym, aby wiedzieć, kiedy działać, a kiedy tylko trwać. Teraz, kiedy patrzymy na świat zewnętrzny, widzimy ogromną liczbę ludzi uzależnionych, wykonujących rozkazy wydawane przez tyranów. Wielu ludzi może być zdumionych szaloną kontrolą umysłów, nie tylko za pomocą pól elektromagnetycznych, ale też przy pomocy innych metod. Ale z powodu ludzi powtarzających to szaleństwo jako tematy do rozmów, przeżywamy zespołowy program masowej hipnozy, rzucającej czary i zaklęcia na tych, którzy są osłabieni strachem. Osłabieni, aby wziąć niebieską pigułkę i zasnąć zgodnie z wolą tyranów. Dlatego jeśli mocno stoicie na gruncie osobistych przekonań, to waszym obowiązkiem w głębi serca jest również to, aby nie czuć się źle. Waszym obowiązkiem jest kochać siebie i mieć szacunek do samego siebie i znać wartość swojej duszy i swojego ducha. Wartość tej siły życiowej, która żyje w waszych wnętrzach i którą dał wam Stwórca. Aby postępować zgodnie ze swoim sumieniem, wystarczy słuchać swojego serca i szanować siebie. Wystarczy w tym konkretnym czasie czynić to, przez co prowadzi was wasza dusza. To jest wasze boskie i ludzkie prawo. Błogosławieństw wam wszystkim.